Mirek mu odjazd. Siemanko wszystkim. Dzisiaj zaczynam wraz z rodzinką. Moja jeszcze w robocie, potem dojedzie. Ja tu z córką siedzę, już pomału się rozbiją. Trzydniowy wypad na Suma. Tukę na licencja do Olzy. Zobaczymy, czy uda się jakiegoś Suma złowić. Oczywiście karasie na żywca, zrywka, boja. Potem będę wypływał i to ustawiał. Jeszcze dojedzie do mnie Mirek od nasz teamu, czyli mój tata. On będzie się nastawiał na karpia typowo, także na pewno coś się będzie działo. Jak Jonie chyta Suma, to on na pewno chyci karpia. Już wam pokazuję nasze obozowisko. Tak, słuchajcie, tu siedzi moja córa. Nie? Maja, powiedz się ma wszystkim. Wstydzisz się? No, tata ci zarobajki puści. Tu mamy namiot rozbity. Tu mamy paryzol, jak widzicie, tam mam łóżko za zadku karpiowe. I plandeka tak odbito, z którego się zrobił taki dwa razy większy paryzol. No i już pokazuję. No i najważniejsza rzecz. Basen od córki, pistolet. Zaraz się idzie kąpać. Tam już mam na... Wczoraj tu tata akurat wykosił trowa, bo już było zarosnyte. Tu już mam naszykowane bata. Bata do córki. No jeszcze nie bierę, Maja. Bata do córeczki. Dwie wędki na Suma. Boję. I już wam pokazuję. Mniej więcej jedna od wyspy jakieś 5 metrów, drugo w tym przesmyk będę chciał tukę ustawić. I tak to tu będzie wyglądało. Karasie w siatce. No i nie przedłużając, zapraszam was na film. Subskrybujcie kanał, łapki w górę. A my kończymy się rozbijać, potem dojedzie reszta ekipy. I wędkujemy. Już wam pokazuję mój zestaw, bo w Polsce wolno chyta na jedna kotwica, więc mam jedna kotwica. Tu mam do regulacji do zapinania za zagęba, karasia, agrafka, dali krętlik, 150 gram ciężarek, spławik przygotowany do przywiązania zrywki, przypon jakiś 60 cm, 70 i za chwilę jazda na drugą stronę, ustawiamy zrywki i będziemy czekać na jakiś okaz. Tak, słuchajcie, tu mam jedna boja, jak widzicie, z matkata. Do nich mam 5-kilowy ciężarek, taki jak ze siłowni, z hantelek. Druga boja, za chwilę wypływą, wiąża na plecionce. Tu mam zrywka 0,30, żyłeczka. Kapok, materac i jazda. A póki co czekam na Mirka, bo musi potem wędki naszpanować, żeby te boje wszystko poustawiać. Maja se już też przygotuje wędka, bo już tu ma, zobaczcie, od niba ta. O, zobaczcie. Albo karpia, albo małe amury. Ale chyba małe amury to są. Ja. O, jaki fajny. Małe amury, takie 70-tki. Zadążymy zrywka i będzie gotowy. Cyk. Jeszcze jeden węzeł. Ej, szczury lądowe! Thank you.
Słuchajcie, za chwilę nocka przed nami. Tam karasie zaczęły się ruszać pomału. Mirek miał jeden odjazd na karpia. Przytnął, ale niestety pudło. Tam chyba ryba do troby wlazła, teraz wywozi zestawy na nowo. Zaraz wam pokażę, co tam ładuje do łódki. Koprusy gryzą, wam powiem, i my siadamy, czekamy na jakieś brani. Masz kulka? Mhm. Bardziej pod brzeg musisz, wiesz? O, teraz czekaj, ja wskoczę na 2 metry. O, teraz. 2. Zaraz podejrzymy, co tu kiemo. Kuleczki, pelecik. A kto mi to tu tak stoi? Czekaj, Maja, bo tata obozowisko całe pokazuje, wiesz? Maja, a co to tu leci? Ta piosenka teraz tutaj. Tak, słuchajcie, jest godzina 7 rano, cała nocka, cisza, roz tam coś po karasiu zapikowało, bo aż wędką zaczepało i sygnalizator się odezwał. W nocy też na odmirka wędka, że wyciągnął karpia, bo tam miał odjazd, a on tu spał za plecami, za Paolą w aucie, niestety nie słyszał. Taki karp, 49 cm, wiesz, Majeczko? No i co w sumie chciał powiedzieć, no za chwilę, myślę, nie wiem, około pół dnia wypłynę, obejrzę, czy karaś... Maja. No i potem wypłynę, zobaczę, czy karasie dalej są przymocowane, tego jednego dzisiaj do głębi na nocka. W sumie na razie te dwa pływią tak na metrze, tego jednego dom na 2 metry dzisiaj i zobaczymy, co się będzie działo. No i taka, że godą, ja innych wędek nie mam ze sobą, jedynie bacika do córki. To potem będzie chytała takie malutkie rybki se. I karpia! No i karpia ci się uda. No i albo jakby mewa złowia. Mewa? Na pewno. No i tak jak wam godał, jo. I no wędki na suma. Albo uda się coś złowić, albo nie. Z tego względu, że też wędki na suma wziął. Bo godą se tu posiedza z rodzinką. Nie trzeba będzie tego wachować. W sumie na karpia też nie trzeba wachować, ale zaś trzeba byłoby przyjeżdżać tydzień szybciej. No, za chwilę pokorza. Trzeba byłoby tydzień prędzej nęcić, no ale niestety nie miałeś na to czasu. Także postanowiłem, że dwie sumowe typowo. Albo coś się uwiesi, albo się nie uwiesi. Przynajmniej miło spędzony czas nad wodą, wam powiem. Także ja za chwilę jakieś śniadanko robię, kawusia. No i czekamy, co się wydarzy. Może Mirek za chwilę będzie miał jakiś odjazd na karpia, to się uda go skamerować. Mirek ma odjazd. Wlosz ci do trowy? To go nie ciąg górą, jak ci wlosz do trowy. Słyszysz? Kurde, ale będzie. A ogląda. O! Ale jest zapuczany. Jakby sprintem walu, to ja nie wiem. Że ty to masz pomasłane, o. A chod masz tu. Cerowy. I chyba mi drugi un przychycił. Albo ta żyłka urwano. Co, że ostatnio na tę linię wrócił. Ja wrzucam patryki. A
Maja, a ty co złapałaś? Patrykę. Świetnie. Tylko machnął ogonem i tato, wiesz, kamera. Słuchajcie, druga nocka za nami, w nocy Jonic na karasie, dali sumy, nie chcą ze mną współpracować. Mirek miał dwa odjazdy, ale dwa pudła, zanim doleciał do Wędki, to już po prostu ryba była w trowie. No i co, że się powiedzieć, zaczynamy ostatnia nocka, trzecio, może dzisiaj się poszczęści, może się uda coś złowić. Wczoraj jeszcze my robili takiego konkretnego grilla, bo jeszcze Darek do nas dojechał. No i wam powiem szczerze, też my troszkę my cykli i potem już też żaden wędek nie wachował, no ale wędki były wywiezione. Także ja idę jakoś kawusia z rana zrobić, mamy godzina 7, jakieś śniadanko. Potem oczywiście popłynę, sprawdzę, czy żywce tam dalej żyją, bo od czasu do czasu coś tam tym spławikiem poruszą. Obejrzę, czy ich jakiś szczupak albo jakiś sandacz nie zaatakował przypadkiem w nocy, jakże ich nie widział. No i zaczynamy ostatni dzień polowania na suma, a potem już przestawią się na rzyka i na rzyce będę chytał, także ja idę robić śniadanko. Tak, słuchajcie, dzisiaj zmiana taktyki na suma. Jedna wędka idzie na chlapaka, zaraz tu będę zrywka wiązał do drzewa na tej stronie, a drugą wędka, bo po prostu miałem je teraz na 2 metrach spuszczone te ryby. Drugą dom na 0,5 metra i zrywka oboja. Jedna przywiąza do drzewa i będzie cały karaś, będzie cały czas pływał wyrchem. Zobaczymy, czy to jakiś efekt wniesie. Ostatnia nocka, trzeba zaryzykować. Tukę się postaram o te drzewo, albo tu o te drzewo przywiązać. No i zobaczymy, czy uda się coś złowić. Ja się zabieram tukę do spinaczki na drzewo. Wiąża plecionka, potem od plecionki pójdzie żyłka 30 i pójdzie to prosto do spławika, do żywca. Zmienią karasy na nowe, pomału godzina południe, karasy na świeże zmienia i zobaczymy. A nóż, a może nawet jakiś większy szczupak przydzwoni. Fajnie by też było, wam powiem szczerze, takiego szczupaka 90 przynajmniej chycić, żeby w ogóle coś się podziało. Coś tam w nocy zaś dwa razy po tym karasiu tu z tej boje z podwyspy coś tam przyharatało, bo aż wędką zatrzepało dwa razy. Potem jakby da płynął, to obejrza, co tam z nim jest, czy jeszcze w ogóle żyje, czy po prostu go coś nie ściągło z tej kotwicy i z tego klipsa. Wam powiem, musiałem tu wyleźć na to drzewo. Tam już mam zrywka przywiązana, jak widzicie. Tu pójdzie pleciona, zaraz ją przywiąża, ją pokorza do kawałka drzewa, wciepia to do wody, żeby na materacu po to przypłynąć. I potem dali od tego będzie oczko i pójdzie normalna żyłka do wody. A tukę już do tego drzewa przywiąża i już mu pokorza, jak to będzie dalej wyglądało. Tu już mu pozwijane, widzicie. Ciepia ten patyk do wody, żeby go po tym materacem chycić. O, cyk. Potem go chyca. Tam będzie przywiązano żyłka jeszcze i karaś. Panuj! Tak to tu wygląda, zobaczcie. Idzie żyłka. Tam jest przywiązano do plecionki i do drzewa, jak widzicie. Tak to właśnie wygląda. Płyniemy teraz obejrzeć tego drugiego.
tak, słuchajcie, już jest pakowany. Niestety przez 3 dni, przez 3 nocki nie udało się złowić suma. Mirkowi udało się złowić 2 karpie, jak widzieliście. Także oczywiście, jeżeli wam się film podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał. Odwiedźcie moja strona na Facebooku. No i widzimy się następnym razem. Może następnym razem na rzece uda się jakiegoś małego suma chociaż złowić.